Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego to jedna z ważniejszych informacji dla miasta i mieszkańców w tym roku, a nawet na przestrzeni dekad. W ostatnim czasie równać się z tym może chyba tylko zabezpieczenie miasta przed powodzią. Koszt budowy nowej obwodnicy to ponad 300 milionów złotych. 7 marca dokładnie podpisaliśmy umowę z firmą PolAqua na realizację obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej 29. To przełomowy moment, na który mieszkańcy Krosna Odrzańskiego czekali niezwykle długo, mówi wojewoda lubuski Marek Cebula. Od 1998 roku co roku, czy to w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, czy na poziomie województwa lubuskiego, czy na poziomie Ministerstwa Infrastruktury, mówiono, że obwodnica Krosna Odrzańskiego musi powstać. Od 2007 roku jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej zabiegałem właściwie już osobiście, co kilka miesięcy się zajmowałem tematem obwodnicy Krosna Odrzańskiego. I nastąpiło wreszcie jak gdyby ukoronowanie tych wszystkich starań. Teraz jednak po podpisaniu umowy 7 marca obwodnica jest tak blisko jak jeszcze nigdy. Trzymam kciuki za wykonawcę, za nas wszystkich, żebyśmy doczekali tej przełomowej inwestycji. Już nawet chyba, no chociaż nie, może stulecia, a może nawet tysiąclecia, bo ona zostanie już z nami na lata. Ale to jest inwestycja, na którą czekały pokolenia krośnian. Realizacja tej inwestycji przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonawca będzie miał do wykonania projekt i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, na co będzie miał 17 miesięcy. Natomiast decyzja, o której wspomniałam, jest kluczowa i niezbędna do rozpoczęcia kolejnego, czyli drugiego etapu, czyli budowy. Na ten etap będzie miał wykonawca 22 miesiące. Cała budowa i oddanie drogi do użytku powinno nastąpić do końca grudnia 2027 roku. Zgodnie z informacjami od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja już się rozpoczęła, ale przez pierwsze miesiące nie zobaczymy za dużego ruchu na placu budowy. Nie będzie słynnych, symbolicznych łopat wbijanych na początku obwodnicy, ponieważ pierwszy etap realizowany jest głównie na papierze. Tak jak wspomniałam, po tym okresie nastąpi już taki wzmożony ruch, rozpoczną się prace budowlane i finiszu możemy się właśnie spodziewać w grudniu 2027 roku. To oznacza, że Krosno Odrzańskie na pewno odpocznie od aktualnego ruchu ciężkiego i intensywnego ruchu pojazdów. To będzie oznaczało nowe możliwości dla Krosna Odrzańskiego. Obwodnica miasta będzie miała ponad 11 kilometrów. Będzie poprowadzona od strony północno-wschodniej. Początek trasy będzie zlokalizowany na drodze 29 w rejonie Osiecznicy, a koniec tej nowej drogi będzie znajdował się na drodze 32 w rejonie Połupina. Ruch na Krośnińskim moście, ponad 14 tysięcy pojazdów na dobę, to jest około prawie 15 tysięcy w tej chwili na dobę, jest największym w województwie lubuskim, tak jak powiedziałem, po A2 i S3, a to oznacza, że wielu Lubuszan, ale nie tylko Lubuszan, bo także osoby jadące z centralnej Polski przez na węźle Jordanowo zjeżdżają w kierunku Świebodzina i przejeżdżają w kierunku Gubinka i jadą na południe Europy. Naprawdę wiele osób korzysta z tego objazdu przez Krosno Odrzańskie i z naszego mostu. Więc jak powstanie obwodnica, to ruch jeszcze w kierunku Gubinka może się bardziej zintensyfikować. W ramach inwestycji wykonawca zbuduje także most na Odrze.